Na początku chciałem złożyć noworoczne życzenia, tam wszystkiego najlepszego w nowym roku. Może będzie lepszy jak ten, który żegnamy. No i pokażę tutaj te kopiowanie, jest to łatwe kopiowanie aut ze znajomym. No i od razu pokażę, co potrzebujemy. Albo kasyno, albo arenę. I tam umieszczony pojazd, który będziemy kopiowali. Mobilne centrum operacyjne z przechowalnią pojazdów na miejscu numer 3. No to mówiłem, no i gdzieś w garażu motorki Fazio, które będziemy tracić. Byle nie w siedzibie klubu motocyklowego. Tu mam dwa Fazio w Eclipse Tower. Ustawienia. No jeżeli będziemy się przemieszczać do areny poprzez ten teleport, przez akcję, inny tryb celowania, no to ustawiamy sobie inny tryb celowania jak gracz, do którego będziemy dołączać. Jeżeli bez trybu celowania nie macie znajomych, to możecie sobie wezwać Buzarda z Securo Surf, czy ten helikopter z tej łodzi podwodnej. I tu co najważniejsze, dostęp do pojazdu ustawiamy sobie na pasażerowie. I teraz tak, wzywamy jakiś pojazd, obojętnie jaki, obojętnie z jakiego garażu. Będziemy wjeżdżać do bunkra, no i tutaj będzie nam potrzebny znajomy. Znajomy tu robi nam całą robotę, bo robi bardzo ważny krok. Wsiada do nas na motor albo do samochodu. Nic więcej. Tylko wsiada i siedzi. Czy no, znajomy tu się musi napracować. I tutaj właśnie przyciszę. Będziemy jechać w stronę drzwi i przed drzwiami musimy mieć wciśnięty guzik pauzy na options albo trzy kreski na Xboxie i przed samymi drzwiami puszczamy tą pauzę i ten gaz. Dajemy start online akcję, rozegraj akcje stworzone przez Rockstar, misje tytaniczna robota. No jeżeli graliście tak jak ja na Xboxie, mam, bo to używałem do zupełnie czego innego, macie te akcje z jachtu, pierwsze 6 będziecie mieli te akcje z jachtu, jeżeli graliście te misje, no to to pierwszą z jachtową odpalacie misję, nie musi to być tytaniczna robota. Ja to robiłem na Xboxie, żeby jeździć po arenie, żeby móc sobie tam merge'ować te pojazdy, że nie za bardzo jestem, że ten glitch jest pokazywany, no ale znajdzie się inny sposób na jazdę po arenie. I teraz jadę, trzymam tą pauzę, puszczam start online, rozegraj stworzone, tam misja, bla bla bla. My zobaczymy siebie na chwilę przed bunkrem, wczyta nas do akcji, a znajomy będzie miał cały czas czarny ekran. Czyli no mówię, no trzymamy wciśnięty guzik tej pauzy, options, tam każdy to zwał jak wał. Jedziemy w stronę drzwi, tuż przed drzwiami puszczamy. Ja mówię, tu no, zobaczymy się przed bunkrem, wczyta nas w tą akcję, opuszczamy. I teraz jak dostać się do kasyna albo do areny, to jest już byle nie swoim pojazdem osobistym. Możemy zarejestrować się w Securo Surf, możemy z kosatki wezwać, jak macie kupiony ten nowy śmigłowiec, jest całkiem szybki. No albo teleportować się przez akcję, no to trzeba mieć ten inny tryb celowania. Szukamy kogoś z innym trybem celowania. Na PlayStation dołączamy do gościa drugi raz, a nie potwierdzamy pierwszy komunikat w ciemno, tylko mamy pierwszy komunikat, czy na pewno chcesz dołączyć, to dołączamy do niego jeszcze raz. Na Xboxie jak macie znajomych więcej, którzy grają, dołączacie do jednego, macie komunikat, dołączacie do drugiego. Jeżeli ma inny tryb celowania, to wam wyskoczy ten od trybie celowania. Jeżeli nie, no to szukacie innego. Albo po prostu lećcie sobie tam Buzardem z Securo Surf, czy mówię tym nowym helikopterem z łodzi podwodnej. Znaczy on nie jest nowy, no ale jest używany, a jest całkiem szybki. I w arenie to już tam kroki są wam dobrze znane. No ustawiamy sobie auto, które kopiujemy tak, żeby zablokować drzwi, żeby nas do niego teleportowało. Jak to mamy zrobione, no to przy drzwiach klikamy jednocześnie trójkąt i X na playu, Y, no Y i A na Xboxie, żeby
potwierdzić, że chcemy wyjść, no i żeby wsiąść do tego pojazdu. A tu, co najważniejsze, wzywamy sobie właśnie przez klub motocyklowy teraz ten pojazd, który będziemy tracić, czyli ten motorek Fazio, i dopiero wchodzimy do areny. A ja to, mówię, z przyzwyczajenia zrobiłem, już chciałem od razu wchodzić, bo ja tu nie kopiowałem tym sposobem, tylko mi to służyło do tego glitcha, który z Peją mamy, te merge'owanie. Ja tu nie kopiowałem, tylko mi to służył, żeby jeździć po arenie. No, także pamiętajcie, żeby najpierw wezwać ten pojazd. No i tutaj, no, wsiadamy, jedziemy tam, żeby zablokować te drzwi od pojazdu. Tam jest, jeśli jest, kurde, wąskie, tam jest dosyć szeroko, to można sobie, tak jak ja tu, użyć drugiego, innego pojazdu, żeby zablokować te drzwi, co zresztą będzie widać. No, dla krytyków filmowych, o, słabe są lepsze kopiowania, no róbcie lepsze, no. To wymaga znajomego, niektórzy nie mają znajomych, takie kude. Tu jak widać, no wysiadam, nie chcę mi się tu bawić, znaczy ustawiam go tu bliżej, blokuję drugie drzwi innym pojazdem, to samo, staję przy drzwiach, mam opcję wyjść, no to klikam i wyjść i wsiąść jednocześnie. No i żeby zrobić drugą kopię już po zapisaniu tej w mobilnym centrum operacyjnym, trzeba wrócić do bunkra i te kroki powtórzyć z tym wyjazdem w tej bramie. Tylko warto, tak jak ja tutaj robię, podstawiam drugi samochód, sprawdźcie, czy was od razu teleportuje do niego, czy wasza postać czasami nie idzie piechotą do tego drugiego pojazdu, no bo wtedy to wyjdziecie na pieszo. A i tu skorzystam z okazji, nie wiem, czy rozdawanie zrobię, ale mogę zrobić coś innego, na przykład wyjadę sobie jakimś tam pojazdem opancerzonym na ulicę, na sesji dla znajomych, kto będzie chciał, może wziąć w tym udział. Będę sobie jeździł po mieście, uciekał przed wami, a ten, kto by mnie zabił, ale zabił, to znaczy samą bronią, niczym wybuchowym, tylko jakimś pistoletem. Jeździcie, gonicie mnie po mieście, ten, który mnie zabije, wygrywa. Może podać mi pasy do konta, dodam mu do jego konta 10 milionów. Bez obaw, nie ukradnę kont. No i dobra, teraz to zrobiliśmy. Klikamy, wezwij pojazd, wzywamy mobilne centrum operacyjne, a tu wchodzimy w opcję pojazd opróżni, pojazd osobisty. Znajomego, który ma cały czas czarny ekran, wtedy wywali z tego naszego pojazdu. Tam w bramie nam się zmienią tablice i wjeżdżamy do mobilnego zapisać kopię. Jeżeli coś było w mobilnym, to przeniesie się w miejsce tego Fazio, które szło na straty. Także tu nie tracicie tego z mobilnego. Także dajcie czy dobry pomysł, tylko mówię, ja bym wyjechał opancerzonym kurumą, wy mnie gonicie po mieście też samochodami i z pistoletu do mnie strzelacie. Nie jakimś granatem, bombą, kurwa, nie opresorem, nie czołgiem, niczym wybuchowym, tylko pistoletem. Kto mnie dogoni, zabije, wygrywa, kontaktuje się ze mną, poda mi pasy do swojego konta, a ja mu dodam do konta 10 milionów, konto zwracam bez obaw. Bo te rozdawanie to już jest nudne, zresztą jak ja widzę, kurwa, co tu się wyprawia, skopiowane samochody z Twittera, przerzucone Magic Slotem, koła, kurwa, rozdają, kurwa, twórcy, kreatorzy, ja pierdolę. Z rozdawania to najprędzej zrobię na Xboxie. Także jeszcze raz, wszystkiego najlepszego w nowym roku i do usłyszenia, do zobaczenia, elo.